13 maja 2023, SKAW 200. 5, 4, 3, 2, 1, start. Powodzenia! Do zobaczenia! SKAW 200 to wyścig, który ma formę pętli o długości około 220 km. Początek i koniec jest w Skawinie. Teraz trasa wjedzie przez porośnięte lasem wzgórza koło Radziszowa. Uwaga! Dzięki! Uwaga! Dzięki! No dajesz, dajesz! Spoko! Dwie godziny jazdy za mną, 44 km jakieś i widać tam na wzgórzu Landskronę. Przez Landskronę będziemy dwa razy przejeżdżać. Pierwszy no właśnie no, za parę kilometrów, a później na 76 jakoś kilometrze. W pobliżu nie są duże podjazdy, ale te 3,5 tysiąca metrów przewyższenia samo się nie zbiera. I pierwszy wjazd do Landskrony. No i pierwszy podjazd pod Landskronę zaliczony. Teraz zjazd za Landskroną. Później trzeba będzie się tam znowu wspinać.
Pogoda piękna póki co. 20 stopni ponad jest, 23 mi nawet teraz pokazuje licznik. Widać taką drogę na wzgórzu. Nie wiem, czy kamera to odda. Tam będę się wspinał za niedługo. Ten klasztor, który mijałem, to była kalwaria zebrzydowska. No a tutaj to są te wszystkie budynki, to są jakieś kapliczki. Po raz drugi do Lanskorony wjeżdżę. Zbliżam się do rynku w Lanskoronie. Pełno takich starych domków drewnianych jest. Ale tutaj trasa odbija w lewo. Tu jest pit stop gdzieś, ale ja mam dużo zapasów, więc nie będę korzystać. Teraz sekcja terenowa na górze Lanskoronskiej. No, tutaj oznakowali, bo ostry zakręt i ostro w dół. I po odcinku terenowym zjeżdżam z powrotem w kierunku centrum Lanskorony. No, organizator mówił, że trasa ma być w pełni przejezdna. Stuwa za mną, średnia 18,8. Szału nie ma, ale podjazdów jest dużo. I znowu pod górę. Pierwszy raz przekraczamy Wisłę w Łączanach. I klasyczne płyty. Tędy wiedzie, albo przynajmniej wiodła, trasa Wisły 1200. Tylko że w przeciwną stronę się jechało.
130 około kilometrów za mną. Jest chudy o 4. Teraz już częstotliwość spotykania zawodników drastycznie zmalała. W sumie to od Lanskorony przez 40 km nikogo nie spotkałem. Później wyprzedziłem jakąś parę, która w sklepie robiła zakupy. Akurat wyjeżdżali. A tak to no chyba stawka się już z grubsza rozłożyła. I teraz każdy jedzie swoje. Widać już ruiny zamku Rudtenczyn w Rudnie. No to jest skomplikowane nazewnictwo, ale tamtędy tam się trzeba będzie wspiąć. Teraz trochę płaskiego, jedziemy przez Puszczę Dulowską koło Alverni i w kierunku Rudna mniej więcej. Jeszcze słoneczko wychodzi. 17.49. Ponad 180 km za mną. No, trochę płaskiego można pocisnąć. I Dolina Mnikowska. Może to nie była najlepsza droga, ale się udało.
ten mostek to taki na słowo honoru. No nic, może się nie zarwie. A tam Bielany widać. No już coraz bliżej. Około 200 za mną. Czyli zostało jakieś 23. Fanfary? Już koniec? Tak. Do podjazdu. A, takimi zygzakami nas tu prowadzą. No, końcówka, tak się marzy prosto do celu, nie? No, to słońce jeszcze taki kolor nadaje temu rzupakowi. I znów zygzak. Stopień wodny Kościuszko, przejechałem przez Wisłę, teraz będę pod mostem przejeżdżać i w kierunku Tyńca, co oznacza, że zostało jakieś kilkanaście kilometrów do mety. I Tyniec. Tu jeszcze taki odcinek specjalny, żeby nie wyrżnąć, bo to są pochylone korzenie i spad, więc można wyrżnąć łatwo, a na szczęście nie jest mokro. Ostatnie kilometry, już park z Kamieniem. Jest bieg taki luźny. Gdzie tam ta meta? Udało się! 110. Dzięki! Jeszcze, ja? Słata. Jest! Solidna stal! Fajnie, fajnie. Sztuka jest te fajne... Dzięki też. Sztuka jest ułożyć te wszystkie fajne odcinki tak, żeby ze sobą zgrać i żeby nie było dużo po głównych ulicach, nie?